Witam Was serdecznie w pozytywnej kuchni. Pokażę dziś, jak złożyć serwetkę w rożek z kieszonką, do której można schować w sztućce albo umieścić w niej dekorację. Kwadratową serwetkę z tkaniny składam w kwadrat. Obracam serwetkę tak, żeby wolne rogi znajdowały się u góry i zewnętrzny wierzchni róg zaginam do dołu. Następnie obracam serwetkę do góry nogami i wierzchołki zaginam ku sobie, tak żeby utworzył się kształt loda w rożku. Znów obracam do góry nogami i złożenie jest gotowe. Do kieszonki wkładam ozdobny kwiatek, a całość układam na talerzu. Po więcej pomysłów na dekoracyjne składanie serwetek zapraszam serdecznie do odwiedzin na pozytywnakuchnia.pl.